chciałby promować swoją książkę Równowaga. Jest to mój debiut literacki. Myślałem, że pokazać książkę tak samo tutaj w Polakom w Chicago. Może jak wiemy, jest to drugie miasto poza Warszawą w największej ilości Polaków. I po prostu z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, co oni na mój debiut. Na co dzień jestem zawodnikiem pierwszoligowego kolejarza Stróże. Wcześniej grałem w Sandecji Nowy Sącz. Skąd pasja? Ciężko powiedzieć, od najmłodszych lat już czytałem książki, starałem się pisać, zawsze imponowali mi pisarze, myślałem właśnie własne fabuły, tworząc postaci, które tak naprawdę nie istnieją i zawsze myślałem, że chciałbym iść w tym kierunku, spróbować swoich sił. Tak już mówiłem, od najmłodszych lat pisałem, głównie to służyło mi do tego, aby mieć temat do rysowania, bo ja też szkicuję. A co do równowagi, to wyszło całkowicie przypadkowo. Zacząłem pisać, wymyśliłem jakąś fabułę w głowie i w trakcie pisania przychodziły nowe pomysły, aż w końcu skończyło się książką. A skąd tytuł? Dlaczego równowaga? Dlaczego równowaga? Równowaga jest tak naprawdę jedyną zasadą pomiędzy piekłem a niebem. Chodzi o to, że im więcej ludzi na świecie jest dobrych, tym więcej aniołów może nas chronić, a im więcej złych, tym więcej diabłów może wychodzić z piekła i nam tutaj przeszkadzać. To jest tak naprawdę zasada. Myślę, że to będzie najfajniejsze, żeby tak zatytułować książkę. To skąd pomysł, żeby napisać równowagę? Zawsze interesowała mnie apokalipsa według świętego Jana ze Starego Testamentu. Od najmłodszych lat mnie to interesowało, szukałem, szperałem po internecie, co mogłem, to się dowiadywałem i myślę, że właśnie ten temat będzie najfajniejszy, żeby podjąć na pisząc coś większego niż zwykłe opowiadanie. No i tak już poszło, tak. Wrzuciłem swoją postać w całą tą historię, opisałem historię chłopaka, który popełnia samobójstwo i widząc, co się dzieje w piekle, postanawia oddać duszę i wrócić na ziemię. Jak się później okazuje, wszystko było ukartowane już od samego początku. Najczęściej w książkach czy filmach przedstawiana jest właśnie inwazja kosmitów, czy jakieś warunki pogodowe, które po prostu niszczą naszą całą planetę, a ja pomyślałem, że fajnie będzie wrócić tak naprawdę do religii i na tym się oprzeć. Książka została wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka z Poznania. Wydaje mi się, że została przyjęta całkiem dobrze, bo troszkę się bałem tego, że jak ludzie zareagują, widząc, że piłkarz napisał książkę, mogło to się też równie źle skojarzyć. Ale całe szczęście książka została przyjęta bardzo dobrze. Z tego co wiem, to się fajnie sprzedała. Czytałem recenzje, są też bardzo pozytywne, także na pewno przerosło to moje oczekiwania. Gdzie występowałeś już, opowiadając o swojej książce? Zaczęło się od małych gazet takich u nas miejscowych, jak Nowosądecka czy różne takie. Ja byłem obecnie w Sandecji Nowy Sącz, także zainteresowanie było, ale moimi gazetami właśnie z Nowego Sącza. Później zostałem zaproszony do Radia Kraków, gdzie opowiadałem o książce. Pod koniec miesiąca było zebranie polityków i ogłosili moje wydanie przeze mnie książki wydarzeniem miesiąca. I tak naprawdę to było takim kluczowym punktem tego, że później odbiło się to z takim większym echem. Zainteresowały się większe gazety. Byłem zaproszony do Pytania na Śniadanie. Super Ekspres, także wydaje mi się, że odbiło się to całkiem fajnym echem. Na pewno się tego nie spodziewałem i przerosło to moje oczekiwania. Masz zamiar dalej pisać? Tak, do 2 miesięcy okaże się kontynuacja Równowagi, będzie miała tytuł Zachwianie. I no czekam, no mam nadzieję, że ludzie, którym podobała się moja pierwsza książka, że nie będą zawiedzieni.